Jesteśmy na 22 piętrze. Jak widać. Wysoko, wysoko. Wysoko nad ziemią. I teraz wam pokażę. Jesteśmy oczywiście we wnętrzu hoista Gida PH650. To jest hamulec bezpieczeństwa, który akurat nie będzie przedmiotem dzisiejszego filmu. Okej, więc na poprzednich filmach pokazywałem, że pod tym panelem tutaj mniej więcej znajdują się trzy czujniki indukcyjne, które mówią maszynie o pozycji, w której się znajduje. A ich funkcją jest po prostu liczenie pięter, że tak powiem, w takich prostych słowach. Jak inaczej powiedzieć, czy one działają, czy nie, czy działają dobrze, czy nie? Jest dosyć prosty sposób. Tak jak mówiłem, te czujniki przesyłają jakiś sygnał, ale ten sygnał nie idzie bezpośrednio do POC. To jest nasz sterownik POC Schneidera Modicom, tak zwany. Okej, tutaj widzimy CPU i expansion cards, input, output. I teraz tak. Więc sygnał z tych czujników indukcyjnych, które znajdują się tam, idzie najpierw na te przekaźniki i później dopiero z tych przekaźników sygnał trafia na wejścia sterownika POC, a przy okazji też na safety. I teraz pokażę wam prostszy sposób, jak sprawdzić, czy te czujniki indukcyjne faktycznie działają prawidłowo. Więc jedziemy na dół. Jedziemy na dół. Hop, sasa. I teraz, jak się przyjrzycie, te dwa przekaźniki są aktywowane w tej kolejności. Sekunda, sekunda. Sekunda, sekunda. Sekunda, sekunda. Sekunda, sekunda. Tak, oto jesteśmy na ziemi. I to jest najprostszy sposób, jeżeli odstępy czasowe są równe i to trwa sekunda, sekunda, jest przerwa między nimi. Jeżeli ta sekwencja i czas jest zachowany, plus wiedząc to, że odpowiedni czas musi być zachowany i odpowiednia sekwencja, jeżeli widzimy, że sygnał trafia też tutaj i na odpowiednie wejścia sterownika POC, to mamy 95% pewności, że same czujniki działają prawidłowo. No i możemy szukać gdzie indziej.